Serdecznie witam Państwa na naszym kolejnym spotkaniu otwartym. Nazywam się Robert Piwko, jestem naczelnikiem delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, a dziś spotykamy się przy okazji wspomnienia o jednym z najważniejszych Polaków, zarówno tego, który położył zasługi w okresie I wojny światowej, przy odrodzeniu II Rzeczpospolitej, a także podczas wojny i w pierwszym okresie zniewolenia komunistycznego. Serdecznie witam przybyłych Państwa, ale przede wszystkim witam tych Państwa, którzy będą nas widzieć, słuchać za jakiś czas, za pośrednictwem internetu, za pośrednictwem stron internetowych, tutaj zarówno Instytutu Pamięci Narodowej, ale tych wszystkich partnerów, tych wszystkich ciał, które są przychylne Instytutowi, które tę debatę, tę dyskusję będą rozpowszechniać szerzej. Zacznę od przedstawienia gości, bo taki jest mój dzisiejszy obowiązek, ukłony. Witam bardzo serdecznie pana Michała Skotnickiego, wicewojewodę świętokrzyskiego. Tutaj uzgodniliśmy, pan wojewoda za chwilę też opatrzy swoim słowem komentarza to ważne wydarzenie, to ważną rocznicę i pewnie odniesie się do tych kwestii związanych już bezpośrednio z biografią samego Wincentego Witosa. Witam wszystkich tych, którzy tutaj dziś z nami są. Zacznę od pani dr Marzeny Grosickiej, która była pomysłodawczynią tego panelu, tego spotkania. Witam pana profesora Jerzego Gapysa z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Witam gościa z Warszawy, pana doktora Mateusza Ratyńskiego z Centralnego... Z Muzeum Historii Polskiego Ruchu. Bardzo dziękuję, panie doktorze. I witam też przedstawiciela delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, pana doktora Tomasza Domańskiego, który oprócz tego, że zajmuje się badaniem relacji polsko-żydowskich, to także osoba niezwykle zasłużona, oddana w tych pracach poświęconych właśnie przede wszystkim martyrologii wsi polskich podczas II wojny światowej. Za chwilę rozpoczniemy debatę, a teraz proszę pana wojewodę o kilka słów tytułem wstępu. Szanowni Państwo, panowie prelegenci, pani doktor, panie naczelniku, bardzo dziękuję na zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Jest mi bardzo miło tutaj być wśród Państwa, tym bardziej, że temat jest związany z wielkim świętem tegorocznym, ponieważ cały rok 2024 jest ogłoszony rokiem Wincentego Witosa. Nie dalej jak wczoraj z panem wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, jak również z ministrami, z samorządcami, świętowaliśmy rozpoczęcie obchodów tych uroczystości w Wierzchosławicach. Setki ludzi, liczne sztandary i przypomnienie tego wszystkiego, czego dokonał nasz trzykrotny premier, mąż stanu. Bardzo zacna uroczystość. Bardzo dziękuję, że Instytut Pamięci Narodowej, nasza delegatura świętokrzyska zawsze była czynna i aktywna, jeśli chodzi o upamiętnienie czynów ruchu chłopskiego, również w samej postaci Wincentego Witosa i mam nadzieję, że będziemy mogli stale przypominać osiągnięcia tego wielkiego męża stanu. Prostego chłopa, który pochodził z małej miejscowości, z małej wsi, z Wierzchosławic, który swoją odezwą do chłopów prawdopodobnie powstrzymał czerwoną nawałę, która by niewątpliwie zmieniła losy historii, zmieniła losy Europy. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Z uwagą wysłuchamy Państwa wykładów i mam nadzieję, że Państwo będziecie żywo tym zainteresowani. Jeszcze raz bardzo dziękuję. To dziękuję jeszcze tytułem komentarza do słów pana wojewody. Zapewniam panie wojewodo, że ten rok rozpoczynamy od tej rocznicy związanej z Wincentym Witosem, ale tutaj w planach delegatury jest ponowne przypomnienie tych wszystkich ojców niepodległości, których rola w odzyskaniu niepodległości była dostrzegalna, dzięki którym dzisiaj my korzystamy z tego, że żyjemy w Polsce niepodległej, a więc już niedługo od marca zaczynamy projekt przypominania tym najmłodszym generacjom Polaków i sylwetek Wincentego Witosa, ale także Ignacego Daszyńskiego,
Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego, Wojciecha Korfantego i Ignacego Jana Paderewskiego, więc wszystkich tych trzech z wszystkich tych stron politycznego świata, ale także świata, tak jak pan mówi, od chłopów poprzez inteligencję, poprzez artystów, tych wszystkich ojców niepodległości, to jest jedno z zadań delegatury na rok 2024. Jeszcze raz dziękuję za obecność, oddaję głos prowadzącej, pani dr Marzenie Grosickiej, i z ciekawością przysłuchujemy się debacie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się, jak było już tutaj powiedziane, w celu rozszerzenia i powiedzenia jeszcze kilku słów na temat Wincentego Witosa, ale szczególnie chcielibyśmy też podkreślić tą sylwetkę w kontekście wydarzeń związanych z Kielecczyzną, z regionem świętokrzyskim i tutaj zarówno w odniesieniu do okresu II wojny światowej, tych poprzednich również działań Wincentego Witosa. I zaczniemy od naszego gościa z Warszawy, pana doktora Mateusza Ratyńskiego. Tak na początek, tytułem wstępu, poprosimy o kilka słów właśnie w celu przedstawienia tej sylwetki Wincentego Witosa, ale także ukazanie, oczywiście w telegraficznym skrócie, bo tutaj dobrze wiemy, że ta postać jest na tyle zasłużona, ważna, że moglibyśmy godzinami o nim rozmawiać, ale chcielibyśmy kilka słów na temat samej sylwetki postaci Wincentego Witosa, ale także jego postawy w ważnych momentach historii Polski. Mówimy tutaj o roku 1918, 1920, także 1926, a później przejdziemy już do okresu poprzedzającego wybuch II wojny światowej. Także prosimy, panie doktorze, na początek. Dzień dobry Państwu. Czy mikrofon jest mi w gruncie rzeczy potrzebny? Tak, tak, ze względu, dobrze, jasne. No proszę, będzie to trzeba wyciąć. Na... Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Bardzo dziękuję za zaproszenie do Kielc. Jest to dla mnie też nie tylko ważne ze względu na to, że w swoich badaniach naukowych i swojej pracy zajmuję się ruchem ludowym, no już od kilku dobrych lat, ale także dlatego, że województwo świętokrzyskie jest bliskie mojemu sercu, bo stąd pochodzi mój dziadek, więc także to jest taka dla mnie też w jakimś stopniu podróż sentymentalna zawsze. Proszę Państwa, jednakże przechodząc już do konkretu. Obecnie jest, nim ja przejdę do syntetycznego omówienia życia Witosa, parę słów ode mnie takich obserwacyjnych. Jest obecnie bardzo duże wzmożenie mówienia, badania, głównie głoszenia kwestii związanych z Witosem z okazji tego 150-lecia. No ma to swoje, wiadomo, powody nie tylko rocznicowe, ale również w jakiś sposób polityczne. Niektórzy się zaczynali interesować Witosem dopiero po wyborach październikowych, ale nie delegatura w Kielcach, która się zawsze ruchem ludowym zajmowała. Też chciałbym to podkreślić, bo to jest dosyć istotne, bo niektórzy się zaczęli zajmować, interesować po czasie dopiero. No właśnie, ale też Wincenty Witos jest postacią ważną w naszych dziejach, ale nie chciałbym, żebyśmy go oceniali jedynie zero-jedynkowo, ponieważ no, zacznijmy od tego, że ja bardzo często teraz zacząłem sobie tak przed przyjechaniem do was. Czytałem sobie różne wywiady, analizy, artykuły dotyczące Witosa, takie publicystyczne. No i jednym z najbardziej lubianych cytatów jest cytat jego o prawdzie. Prawdę mówić, prawdą się kierować. Kojarzą Państwo ten cytat Witosa. No, z drugiej strony mówi się o Witosie, że był prawdziwym realpolitykiem, tak? No to jak realpolityk, a zarazem kieruje się prawdą i tylko na podstawie tej prawdy działa? No. Też musimy na to spojrzeć z wielu perspektyw. No bo właśnie, Wincenty Witos to jest niezwykle fascynująca biografia chłopaka, który urodził się w galicyjskiej biedzie, poprzez swoją ciężką pracę doszedł do pewnych wysokich stanowisk. W końcu został pierwszym premierem. To był szok dla społeczeństwa, dla niektórej części społeczeństwa, że osoba z ludu, pochodzenia chłopskiego, jest premierem. To jest 20 rok, to naprawdę zrobiło duże wrażenie na społeczeństwie. W końcu niektórzy arystokraci swoje psy nazywali Witos. To są takie przypadki, historie. No i to jest bardzo ciekawa droga od dołu do góry. No
własną ciężką pracą i zaangażowaniem politycznym. Witos jest aktywny w Galicji, jest posłem w Sejmie Krajowym, wcześniej jest wójtem Wierzchosławic, samorządowcem, jest także posłem w Radzie Państwa. W okresie zaborów jego pozycja dalej, w okresie I wojny światowej jego pozycja polityczna dalej rośnie dzięki autorytetowi, dzięki dużej charyzmie, bo miał autentyczną charyzmę, taką prawdziwą. Potrafił w sposób konkretny i niedemagogiczny przekazać swoje wartości i warto jego niektóre przemówienia czy jakieś broszury, artykuły przeczytać. Naprawdę są bardzo ciekawe i tu Państwu polecam. No i właśnie, wchodzi w drugą Rzeczpospolitą, to jest polityk no, na szczycie. Tak? Tu bardzo jest ciekawa wystawa zorganizowana przez Kielecki IPN. Jest jedna plansza, premier zwycięski. Sejm 19-22 to okres największej chwały Witosa. Był nazywany włodarzem Sejmu, no, tak rozgrywał wszystko. Miał naprawdę swoją pozycję przeogromną. Lata 20-21 pełni funkcję premiera rządu obrony narodowej. Zapisuje się złotymi głoskami w historii Polski jako ten premier, który w jakiś sposób swoim działaniem uratował Polskę przed bolszewikami. Tutaj często jest pytanie, no bo wyobrażamy sobie, na czym polega rola Witosa w niepodległości Polski. No bo przez podręczniki szkolne, przez wiedzę my wiemy, na czym polega Dmowskiego. My wiemy, że konferencja w Paryżu, Piłsudskiego, to ten czyn zbrojny. Ale czym się Witos przede wszystkim zasłużył? Tym, że jego postawa, jego życie uświadomiło tej społeczności chłopskiej, że oni są też Polakami i też mogą partycypować w życiu publicznym. Naprawdę dużo zrobiło i dużo przemieniło. Oczywiście plus do tego całe kwestie z edukacją i tak dalej. I z wychowaniem patriotycznym. Ale Wincenty Witos jest takim symbolem tego, że ta najbiedniejsza klasa społeczna, często zapomniana, może uczestniczyć w życiu publicznym i każdy z nich może się czuć Polakiem. Warto to pamiętać i to jest właśnie jego rola jako tego działacza niepodległościowego odzyskań przez Polskę niepodległości. No dobrze, lata 19-22 to największe triumfy Witosa, włodarza Sejmu. Potem zaczynają się pewnego rodzaju problemy. No, 23 rok to jest drugi rząd Witosa, rząd o charakterze centroprawicowym, który przez złą sytuację ekonomiczną, no także różne tragiczne wydarzenia, chociażby wybuch na Cytadeli, taki w ogóle wzmagające się strajki, no on ma taką pozycję, ten rząd słabą, no i on zaczyna mieć problemy i Witos traci w społeczeństwie swoją taką siłę. Wiemy najlepiej, jak to się kończy w 26 roku, przepraszam, czyli zamachem majowym. Potem jest jego już historia związana z więzieniem brzeskim i potem jako emigrant polityczny i on staje się symbolem walki z dyktaturą, więc znowu wraca jakby na te sztandary chłopskie w latach 30. Tutaj jeszcze, bo wiem, że mi czas już na pewno się w jakiś sposób kończy, powiem jeszcze jedną rzecz z Witosem o jego działalności państwowej. To jest bardzo ważny charakter. Zawsze był oddany, był propaństwowcem. Kiedy jest zagrożenie dla państwa, to on jest w stanie najbardziej się jest w stanie wiele poświęcić dla życia publicznego, dla państwa. 26 rok, zrzekł się z funkcji premiera razem z prezydentem Wojciechowskim, który zrzekł się funkcji prezydenta, żeby uchronić Polskę przed wojną domową w okresie puczu majowego. 39 rok, Witos jest już w kraju, wraca z emigracji w Czechosłowacji, nie prowadzi walki z sanacją, ponieważ jest zagrożenie gdzie indziej, jest zagrożenie ze strony naszego zachodniego sąsiada, ze strony Niemiec. On zawsze kieruje się w swoim życiu politycznym jako ten polityk, tej właśnie charakterze propaństwowym i to jest dla niego w jakiś sposób najistotniejsze i to jest jego największa siła. Zawsze był propaństwowcem.
Bardzo dziękuję. Myślę, że jeszcze niejednokrotnie będziemy wracać do tych cech charakteru czy tego przekazu, którym Witos całe życie się kierował, bo to w poszczególnych momentach historii było niezwykle istotne. Kolejne pytanie skierowane będzie do pana profesora Jerzego Gapysa, ponieważ chcielibyśmy, żeby pan profesor tutaj nakreślił nam tło, taką sytuację polityczną Polski w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej. I tutaj tak oczywiście tło ogólnopolskie, ale również z odniesieniem do Kielecczyzny, żeby tutaj mieć świadomość, jak wyglądało to na naszym terenie, w województwie kieleckim i tutaj, żebyśmy mogli płynnie przejść do tych kolejnych epok. Znaczy, drodzy Państwo, zanim może samo tło, proszę Państwa, to parę zdań na temat definicji, czym był ruch ludowy czy agraryzm, bo Witos, Kiernik, inni i tak dalej, oni wyznawali przede wszystkim ideologię agraryzmu. I proszę Państwa, właśnie okres dwudziestolecia międzywojennego jest to czas budowania nowoczesnego społeczeństwa. Praktycznie każda grupa, jak to Marx mawiał, klasa społeczna, miała swoich reprezentantów. Między innymi również ludność chłopska, wiejska, tutaj mówię, mam na myśli chłopska, uzyskała w okresie międzywojennym największą samoświadomość swojej odrębności, swojej integralności, swojego znaczenia w gospodarce, w polityce, o tym tutaj wspominał kolega. I proszę Państwa, czym był ten agraryzm? Agraryzm, proszę Państwa, w 1931 roku został przyjęty, później w 1935 na zjeździe Stronnictwa Ludowego, który między innymi zakładał tak, że jest to alternatywa, proszę Państwa, dla kolektywnego komunizmu i z drugiej strony dla tego liberalizmu kapitalistycznego, tego monopolistycznego. I agraryzm zakłada właśnie taką drogę pośrednią, czyli synteza pewnych elementów państwa socjalnego, czy takiego socjaldemokratycznego, pewne zdobycze socjalne, demokratyczne. I z drugiej strony tak zorganizowanie gospodarki, żeby ona była owszem kapitalistyczna, ale oparta głównie na tym drobnym kapitale, rodzinnym kapitale, przedsiębiorcach i tak dalej. I też, proszę Państwa, kolejna sprawa bardzo ważna, jeżeli mówimy o ruchu ludowym, jest kwestia, że on był bardzo zróżnicowany. W okresie międzywojennym mieliśmy tak, PSL Piast, które głównie matecznik była Galicja. W Królestwie, to oczywiście uproszczenie, bo były też gdzie indziej, ale tutaj mówimy o pewnych uproszczeniach. W Królestwie Polskim dominowało PSL Wyzwolenie. Tutaj na Kieleczyźnie ono było dosyć mocne. Mieliśmy też Stronnictwo Chłopskie, był Związek Chłopski, były też takie grupy jak Niezależna Partia Chłopska, Stronnictwo Chłopskie, to były takie bardziej, powiedzmy, lewicujące odłamy ruchu ludowego, natomiast PSL Piast mieścił się tak bardziej w centrum. I bardzo ważne, proszę Państwa, to było też pojęcie tzw. Polski Ludowej. I to jest niesłychanie ważne w okresie poprzedzającym samą II wojnę światową. I co takiego była ta Polska Ludowa, proszę Państwa? Polska Ludowa, czyli agraryzm, czyli ideologia agraryzmu uznawała, że suwerenem w państwie polskim. Oczywiście Polska miała być i była republiką demokratyczną, parlamentarną, z Sejmem jako tym elementem dominującym, ale istotne było co, że najważniejszy był suweren, czyli to źródło władzy i początkowo ruch ludowy tego suwerena upatrywał w całym narodzie polskim. Później po 26 był to lud pracujący, wsi, robotnicy, rolnicy, drobnomieszczaństwo i tak dalej. Natomiast w latach 30., kiedy mamy, wiadomo, dyktaturę, walkę w opozycji, więzienie, represje, ucieczka z kraju, między innymi Witosa, to chłopi mieli być tym głównym elementem, który ma wziąć odpowiedzialność, proszę Państwa, za kraj. I lata 30. jest to, proszę Państwa, no Brześć. Mamy również wielki kryzys gospodarczy, który praktycznie bardzo spauperyzował polską wieś. Mamy tu też kwestie związane z polityką rządu polskiego, który przynajmniej w pierwszych latach bardziej położył nacisk na tą wielką własność, jeżeli chodzi o kwestie walki z kryzysem. Również mamy tutaj lata 35-37, wielkie strajki chłopskie, czyli tutaj jest kwestia walki, poprawy bytu ludności chłopskiej. Też ruch ludowy przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego głosił hasła właśnie Polski demokratycznej, ludowej, silnego samorządu, silnego Sejmu, równowagi władz, tego podziału władz i równowagi władz na wzór monteskiuszowski.
również domagał się takiego pluralizmu gospodarczego w gospodarce, żeby zachowana była i własność prywatna, spółdzielcza, związkowa. Również kwestia, proszę Państwa, zorganizowania silnego samorządu jako reprezentacji. Także widzimy tutaj ten ruch ludowy, ta tak zwana droga pośrednia między reformistyczną, między komunizmem powiedzmy, a tym kapitalizmem, tym ostrym. Była to kwestia właśnie łagodzenia. Natomiast jak wyglądała sytuacja przed samą II wojną światową? Proszę Państwa, okres 35-36, wchodzimy w okres takiego bezpośredniego zagrożenia wojennego. I tutaj obóz sanacyjny próbuje mobilizować państwo, społeczeństwo polskie. Rozpoczyna się projekt budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, między innymi na terenach Kielecczyzny, gdzie tutaj ten ruch ludowy odgrywa bardzo ważną rolę. Mamy tutaj zwłaszcza tereny południowe Kielecczyzny, gdzie to są tereny rolnicze, gdzie tam PSL Wyzwolenie, Stronnictwo Chłopskie, częściowo Chłopskie Stronnictwo Radykalne ma dosyć szerokie wpływy. I ten Centralny Okręg Przemysłowy miał być takim elementem nie tylko poprawy gospodarczej regionu, czy ogólnie tego społeczeństwa polskiego, ale również takie stępienie nastrojów społecznych. Mamy na Podkarpaciu, czy powiedzmy tam Rzeszowszczyźnie, Przeworsku, te strajki chłopskie, które troszkę wstrząsnęły systemem sanacyjnym. Mamy, proszę Państwa, 38-39 rok, propaganda, czy bardziej, propaganda sanacyjna, która wzywała społeczeństwo polskie do jedności, że jesteśmy przygotowani, że najważniejsza jest polska racja stanu. I to, co Pan powiedział tutaj, Pan Ratyński, że Wincenty Witos, czy generalnie Ruch Ludowy, niejako tą rację polską stanu widział wyżej niż, proszę Państwa, partykularne interesy partyjne. I takim elementem, proszę Państwa, poprzedzającym wybuch wojny było utworzenie Frontu Morsz, gdzie już rozpatrywano taką propozycję ewentualnie przejęcia władzy po sanacji, tworzenie, proszę Państwa, pewnej alternatywy opozycyjnej, tworzenie programu. Natomiast mówię, społeczeństwo tutaj Kielecczyzny w dużej mierze te chłopi była właśnie pod wpływem ruchu ludowego, czy powiedzmy robotnicy pod wpływem PPS-u, czy nawet komunistów. Mimo wszystko, proszę Państwa, było zdolne do takiego popatrzenia poprzez polską rację stanu, niż tylko partykularnie. Dziękuję bardzo. W ten sposób zbliżyliśmy się do okresu poprzedzającego wybuch II wojny światowej i tutaj chcielibyśmy wrócić jeszcze raz do słów, do postawy Wincentego Witosa właśnie w obliczu zbliżającej się II wojny światowej. Pytanie do pana Mateusza Ratyńskiego, do pana doktora, właśnie o tą postawę Witosa. Mógł zachować się inaczej, mógł mieć uzasadnione, słuszne pretensje i przyjąć zdecydowanie inną postawę, a on jednak, to co widzimy nawet na tym zjeździe, który miał miejsce w maju 1939 roku, kiedy on zachęcał chłopów do walki w obronie ojczyzny, do zachowania jedności, takiej postawy solidarnej, to ukazuje właśnie wielkość Wincentego Witosa i proszę o kilka słów właśnie na ten temat. Tak jak tu zostało już wspomniane, ta propaństwowy charakter Witosa, no i w ogóle tej klasy politycznej, bo to też dotyczyło w ogóle ruchu ludowego, Stronnictwa Ludowego. To była partia, która w latach 30. reprezentowała to środowisko. Stronnictwo Ludowe na czele z Witosem ma charakter propaństwowy i właśnie największą wartością jest jednak Polska. Tutaj warto jednakże wskazać na kilka rzeczy, że ludowcy apelują do sanacji już w przededniu wojny o powstanie wspólnego rządu, takiego rządu nowego jakby obrony narodowej, takim samym stylu, co był rząd w 20 roku. Miałby być rządem ogólnym, łączącym te wszystkie partie, główne siły polityczne. Sanacja odmawia na takie propozycje, ponieważ ona uważa, że ona sobie bez problemu poradzi z Niemcami. I ta gloria chwały Polski, która wygra z Niemcami we współpracy z państwami zachodnimi, przepadnie tylko im. No i to jest właśnie taki dylemat,
I to jest właśnie taki problem, który wtedy nastał. No ale no jedynym wyjściem ludowców, no i właśnie Witosa, było dalej no, szerzenie tej potrzeby walki z obrony kraju. No i właśnie wyrazem tego jest tutaj właśnie wspomniany ten zjazd Kielecki, gdzie on właśnie wyraźnie to powiedział i z tego powodu się spotykamy. A może jeszcze kilka słów na temat wojennych losów Wincentego Witosa, jak to wyglądało? Jego wojenne losy są specyficzne, ponieważ Witos nie uczestniczy w powstawaniu polskiego państwa podziemnego, ani nie jest na emigracji. Przebywa, jest zatrzymany przez Niemców, którzy go trzymają w różnych miejscach odosobnienia. Nie jest przez nich torturowany, nie jest przez nich dręczony. Jest po prostu w areszcie domowym, jest jakby trzymany na potencjalną późniejszą chwilę. Po prostu Witos jako symbol taki jest przebywany w areszcie domowym i oni go wykorzystują, bo chcą, znaczy myślą, żeby może się przydać im. No i na przykład pojawiają się w pewnym momencie propozycje, żeby stanął na czele takiego no, proniemieckiego rządu. Tym bardziej jak się te propozycje pojawiają, kiedy jest wojna z Sowietami, żeby bardziej Polaków wzniecić przeciwko Sowietom. Witos na wszystkie propozycje kolaboracji odmawia. Zresztą on już jest coraz bardziej chory w latach 40. Jednak te przeżycia w Twierdzy Brzeskiej, potem na emigracji, jednak się odbijają na jego stanie zdrowotnym, więc te jego losy wojenne są takie właśnie. Coraz bardziej chory człowiek w areszcie domowym, który jednak jest twardy i odmawia na wszystkie propozycje ze strony Niemiec. Ja jeszcze chciałbym tu powiedzieć jedną rzecz do pana profesora, znaczy bardziej jedną rzecz uszczególnić. Tu wspominana przez pana profesora Polska Ludowa, no takim wyrazem jest jej rząd Daszyńskiego w 18 roku w Lublinie. Polska Ludowa nam się kojarzy z tą Polską po II wojnie światowej. Komuniści zagarnęli to hasło Polski Ludowej, tej Polski demokratycznej, samorządowej, Polski równych szans, zagarnęli i stworzyli swoją Polskę Ludową. Dlatego my właśnie często tak jako historycy piszemy, jak piszemy o okresie po II wojnie światowej Polska Ludowa wielkimi literami Polska Ludowa, a jak kiedy piszemy o tej wizji ludowców, socjalistów, centrolewicy, Polska Ludowa, ale Ludowa z małej litery. Tak. Może ja dopowiem, że chodzi tutaj właśnie, no w tym gronie chyba raczej nie musimy uszczegóławiać, no ale dobrze tutaj, że stało. Państwo, Polska Ludowa polegała na tym, że miała być oparta właśnie na równe szanse, ale przede wszystkim na szerszych, na najbardziej szerokich rzeszach ludności polskiej, którzy pracowali na własny rachunek, własnymi rękoma. Były to osoby związane no, z posiadaniem czy gruntu, czy jako robotnicy, także tutaj wydźwięk jest tutaj, żeby po tej epoce, powiedzmy XIX wieku, do władzy też dopuścić ten tak zwany trzeci stan, czy tam czwarty stan, jak to się mówiło kiedyś, i dać równe szanse. Także tutaj bardzo dziękuję, no ale myślałem, że nie musimy tłumaczyć. Ja bardziej myślę nie o nas, tylko bardziej myślę tak. O naszych widzach. Jednak, bo są Polską Ludową, no jednak to jest bardzo istotne, żeby to tak rozgraniczyć. Bo wszystkim nam się kojarzy ta Polska Ludowa właśnie, znaczy wszystkim, no, nam historykom wiadomo, ale zwykłym... Jednoznacznie, tak. I negatywnie. Ma dosyć pejoratywny taki dokładnie wydźwięk, tak. A często też się spotykamy, że dlatego rozróżnienia mówi się, że Polska prawdziwie ludowa. Tutaj, żeby w okresie powojennym też pojawia się takie hasło w tych PSL-owskich odezwach bardzo często, że o Polskę prawdziwie ludową, czyli w tym założeniu takim przedwojennym, o które ludowcy walczyli. Dziękuję bardzo i teraz jeszcze raz do pana profesora. Poprosiłabym o kilka słów na temat zaangażowania mieszkańców wsi w okresie wybuchu II wojny światowej. Później przejdziemy też do działalności ruchu ludowego, ale jak aktywnie chłopi włączyli się właśnie w walkę o ojczyznę, jak odpowiedzieli na te słowa Witosa wzywającego przecież zdecydowaną większość narodu polskiego, czyli mieszkańców wsi do obrony ojczyzny wobec najazdu niemieckiego. I tak, tutaj jak pan Ratyński wspomniał,
właśnie Witos tym swoim apelem wzywał ludność wiejską, chłopską głównie do zarzucenia pewnych krzyw, w cudzysłowie krzyw, które, czy nawet dosłownie krzyw, które były od obozu sanacyjnego. Wiadomo, polityka wobec chłopów była różna w okresie lat 30. zwłaszcza. I proszę Państwa, nie jest tak do końca bardzo jasno na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ, proszę Państwa, okres kampanii wrześniowej czy wojny obronnej trwał dosłownie kilka tygodni. Natomiast przygotowania wojenne były już półtora roku wstecz, czy tam około roku. I wiemy, proszę Państwa, że społeczność wiejska, szerzej rozumiana niż tylko chłopska, włączała się w różny sposób. Na przykład ziemiaństwo prowadziło różnego rodzaju kursy szkolenia. Natomiast jeżeli mówimy o chłopach, proszę Państwa, to chłopi byli reprezentowani przecież w samorządach powiatowych, byli reprezentowani w strażach ogniowych, byli również reprezentowani w partiach politycznych, które w swoim na terenie czy Polski, czy Kielecczyzny funkcjonowały. Także tutaj ten element pierwszy to jest, proszę Państwa, przekonywanie, że tutaj, jak tutaj pan Ratyński powiedział, polska racja stanu, że tutaj te jakieś reperkusje w okresie międzywojennym, nastroje antyrządowe, różnego rodzaju represje i tak dalej. Przecież wiemy, tutaj wierchuszka tak zwanego centrolewu została skazana, część nawet musiała emigrować i tak dalej. Także tutaj wzywano do zarzucenia tych animozji politycznych. Jako pierwszy powód to jest właśnie tutaj przetrwanie państwa polskiego. I to, proszę Państwa, swój skutek miało jaki? Że ogłoszona w 1939 roku mobilizacja, mimo tam różnych reperkusji ze strony państw alianckich, naszych sojuszników, 29 sierpnia została ogłoszona i w dużej mierze, proszę Państwa, ludność chłopska dotarła do tych punktów zbornych. Została wcielona do armii, czyli tutaj ten element chłopski został w armii, no przeszedł szlak bojowy, uczestniczył w kampanii wrześniowej jako żołnierz. To jest przede wszystkim to, czyli element tego typu, że ludność chłopska, tak jak w 1920 roku gremialnie weszła do Armii Polskiej, tak tutaj również w 1939 roku chłop polski również zasilił Wojsko Polskie, czyli tutaj był żołnierzem. Wiadomo, proszę Państwa, były różne elementy na froncie, że często, przynajmniej część chłopów nie bardzo chciała słuchać sanacyjnych oficerów, ale to są takie epizody, które jednak miały miejsce, ale generalnie ludność wiejska, chłopska spełniła ten obowiązek mobilizacyjny. Kolejna sprawa, proszę Państwa, to jest tam, gdzie w samorządach wiejskich były partie ludowe czy ruch ludowy reprezentowany, zwłaszcza w małych miasteczkach czy gminach. Tam mamy też taki ruch, proszę Państwa, organizowania organizacji samopomocowych, organizowania wsparcia dla polskiego żołnierza, dla uchodźców, dla uciekinierów z Polski Zachodniej. Taki bezinteresowny ruch, proszę Państwa, wsparcia również osób, które w jakiś sposób były pokrzywdzone przez wojnę. I tutaj mieliśmy takie jakby trzy elementy. Z jednej strony prowadził to Kościół, z drugiej strony to była gmina, no a jeszcze inne jakieś elementy to były kwestie związane na przykład z działalnością taką prywatną ziemian, czy powiedzmy jakiejś zamożniejszej części ludności. I kolejny element, proszę Państwa, 1939 roku kampanii wrześniowej to jest, proszę Państwa, wiadomo, że Polska w większości w tym okresie była krajem rolniczym i działania zbrojne odbywały się w terenie, czyli na prowincji. I wiadomo, że tutaj bardzo ważnym elementem każdej wojny jest znajomość terenu. I tutaj ludność wiejska również służyła jako tacy przewodnicy wobec Wojska Polskiego, wsparcia często tyłowego, proszę Państwa, czasem żywnościowego. Także tutaj też taki patriotyzm, wsparcia moralnego dla polskiego żołnierza. Przecież w 1939 roku ta wojna potoczyła się bardzo błyskawicznie, niekoniecznie po myśli naszej. Innym elementem, proszę Państwa, jest to już pod koniec września 1939 roku jakby dwutorowo, czy nawet trzytorowo organizowanie już takich komórek polskiej konspiracji wojskowej, politycznej. Wiemy, że z jednej strony tutaj Wojsko Polskie
cofało się, no, czy strategicznie, czy mniej strategicznie, ale społeczeństwo obywatelskie zaczęło się organizować. Rozpoczęliśmy nie tylko tą pomoc, o której mówiłem wcześniej, ale również związki organizacji politycznych, społecznych, które później w okresie wojny przeszły w kierunku organizacji militarnych, politycznych, konspiracyjnych, które później w latach 39-45 odgrywały bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o walkę z okupantem niemieckim czy sowieckim. I jeszcze jeden element, proszę Państwa, jest tutaj stosunek, proszę Państwa, do wkraczającego okupanta niemieckiego. To też jest, proszę Państwa, element bardzo ważny, ponieważ chłop polski wykształcony w polskiej szkole, a przede wszystkim również to tu było mówione już przez taką oświatę ruchu ludowego, to propaństwowość, kształcenie ludności na uniwersytetach ludowych, różnego rodzaju wiecach, kursach, konkursach, które były dosyć silnie reprezentowane w okresie międzywojennym, powodowało to, że ludność polska, ludność chłopska wobec okupanta niemieckiego zachowywała się godnie, zachowywała się, proszę Państwa, patriotycznie. Wiadomo, przypadki zawsze są, to jest w każdym społeczeństwie, w każdej grupie, ale generalnie chodzi o to, że ta postawa była proobywatelska, propaństwowa, wsparcie dla polskiego żołnierza, uchodźców, uciekinierów i również zaczątki tego państwa podziemnego późniejszego. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Przeszliśmy w ten sposób do tematów stricte związanych już z okresem II wojny światowej i tutaj kolejne pytanie skierowane będzie do pana doktora Tomasza Domańskiego, który bardzo głęboko przeanalizował wiele tomów akt, ponieważ zajmował się represjami niemieckimi na wsi Kieleckiej. I tutaj, panie doktorze, chcielibyśmy kilka słów właśnie na temat tego, jak wyglądała ta sytuacja na wsi Kieleckiej po wybuchu II wojny światowej w kontekście tych niemieckich działań na tym terenie. Szanowni Państwo, jeszcze jedno zdanie tutaj odnośnie tego, co pan profesor Gabys powiedział, że te działania, w których ludność chłopska, wiejska się angażowała, jeżeli chodzi zwłaszcza o wrzesień 1939 roku, w dużej mierze to były działania spontaniczne, takie podejmowane ad hoc, doraźnie, w sytuacji, kiedy tego była potrzeba, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie uchodźców, czy uciekających z zachodu przed nawałą niemiecką. I to rzeczywiście jest bardzo, bardzo widoczne, jeżeli chodzi o różne przykłady, dokumenty, poszczególne miejscowości. Natomiast jeżeli chodzi o to, co już działo się stricte po ustanowieniu administracji cywilnej, czyli po 26 października 1939 roku, no, trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że na wieś spadły ciężkie ciosy i ciężkie lata okupacji niemieckiej. Jeżeli chodzi o region kielecki, on w całości od 1939 roku do 1945 znajdował się pod okupacją niemiecką. A jak wiemy, Niemcy postawili wobec mieszkańców wsi konkretne zadania, które ci ludzie mieli pod groźbą terroru. Oczywiście mówię to, podkreślam to, pod groźbą terroru, bo to ma kluczowe znaczenie w tych dywagacjach, różnych rozważaniach na temat sytuacji na wsi w latach 39-45, wykonać. Jakie to były podstawowe zadania? Przede wszystkim to, co pani doktor Marzena powiedziała, społeczeństwo polskie było przede wszystkim społeczeństwem rolniczym, chłopskim. W zdecydowanej większości ludność polska mieszkała na wsiach. Jeżeli chodzi o region kielecki, to w zdecydowanej większości była to ludność etnicznie polska, w niewielkim zakresie zamieszkana przez ludność żydowską. Na wsiach zwykle bywało tak, że jedna, dwie, może parę rodzin gdzieś we wsi mieszkających było i również przez mniejszość etniczną niemiecką, ale mniejszość niemiecka opowiedziała się zdecydowanie po stronie Niemców, więc te rozważania, o których będę mówił, dotyczą większości ludności etnicznie polskiej i żydowskiej. Jakie to były zadania? Przede wszystkim dwa podstawowe, znaczy masowa grabież ekonomiczna i grabież społeczna była realizowana przez Niemców na wsiach, czyli polityka kontyngentu rolniczego i kontyngentu ludzkiego, może w odwrotnej kolejności, chociaż dla Niemców to było
mam wrażenie, wszystko jedno czasem. Więc jeżeli chodzi o politykę kontyngentową, czyli od 1939 roku, czyli obowiązek, a być może są to pewne oczywiste rzeczy, ale warto je przypomnieć, bo one miały dla wsi kluczowe znaczenie, bo kształtowały sytuację na wsi, a tym samym pośrednio także kształtowały sytuację wsi wobec na przykład ludności miejskiej czy ludności żydowskiej w miastach. Więc jeżeli mówimy o polityce kontyngentowej, to początkowo te kontyngenty nałożone w niewielkiej skali były jakby w pewnym sposób zaakceptowane, przyjęte. Natomiast, czy oddawano te kontyngenty. Natomiast w połowie 1942 roku ich wysokość sięgała już połowy zbiorów, co powodowało, że zwłaszcza w regionie kieleckim, który był regionem dość mocno rozdrobniony pod względem struktury rolniczej wsi, krótko mówiąc, wsi zagrażał, ludności wiejskiej zagrażał głód. Mówiąc w ogóle o ludności wiejskiej, powinniśmy też patrzeć nie tylko na tych, którzy utrzymywali się z pracy na roli, czyli chłopów, ale także ziemian, ale także chociażby nauczycieli czy przedstawicieli wolnych zawodów i duchowieństwo. Więc ludności wiejskiej, szeroko rozumianej, z wyjątkiem ziemian, zagrażało widmo głodu. I tu się zatrzymam. Druga kwestia to jest kwestia polityki kontyngentu ludzkiego, czyli obowiązkowych wyjazdów i przymusowych wyjazdów na roboty przymusowe. Początkowo część osób zgłaszała się dobrowolnie, wykorzystywano jeszcze tutaj jakby zaplecze, rezerwuary, powiedzmy pewnego wyjazdów przedwojennych, czy takiego przekonania, że się jedzie do Niemiec na roboty. Natomiast od jesieni 1942 roku, kiedy się okazało, czy nawet jeszcze wcześniej, że ten kontyngent jest nakładany obowiązkowo na każdą miejscowość i sięgnięto po bardzo brutalne, radykalne metody ściągania, powiedzmy, tego kontyngentu ludzkiego i również kontyngentu płodów rolnych. To spowodowało, że właściwie ludność wiejska czy mieszkańcy wsi zaczęli dość mocno opierać się i przeciwstawiać tej polityce niemieckiej. Właściwie masowe zbrodnie, których widownią była wieś, można zacząć datować powiedzmy od połowy 1942 roku. Rozpoczął się taki okres trwający do ostatnich dni wojny, dni i okupacji, masowego terroru na wsiach, ponieważ wcześniej, powiedzmy w latach 39 do 42, można by określić powiedzmy tą niemiecką politykę wobec wsi, jeżeli chodzi o politykę represji, jako politykę takiego terroru indywidualnego, punktowego. Mam tutaj na myśli chociażby zbrodnie popełnione przez Niemców przeciwko na przykład wsiom, które wspierały oddział wydzielony majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala, gdzie zginęło ponad 700 osób, ale było to wydarzenie, bym powiedział, odosobnione. Natomiast od drugiej połowy 1942 za opór przeciwko polityce niemieckiej, polityce wyzysku grabieży oraz przeciwko wsparciu akcesu i wsparciu logistycznemu, materiałowemu i osobistemu poprzez większa część różnych oddziałów zbrojnych, czy to Armii Krajowej, czy już nie mówiąc o batalionach chłopskich, składała się po prostu, krótko mówiąc, z chłopów, tak, z ludności wiejskiej. Więc jako formę represji przeciwko tej postawie Niemcy stworzyli właśnie cały system organizowania pacyfikacji, takich akcji specjalnych czy karnych ekspedycji, które dotykały poszczególne miejscowości. To już można by przypominać w nieskończoność, czy Michniów, czy Skałkę Polską, czy Stróżki, inne miejscowości, ale jeżeli na te miejscowości byśmy spojrzeli, to tutaj mielibyśmy do czynienia z akcją zbrojną, która była w sposób systematyczny zaplanowana. Natomiast znaczna część zbrodni miała charakter podejmowanych doraźnie,
ad hoc w charakterze odwetowych na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej. Pamiętajmy, proszę Państwa, jeszcze o tym, że wieś stanęła wobec nieznanej sobie, czyli z jednej strony mieliśmy wyzysk, grabież ekonomiczną, opór cywilny, bierny, bo przecież organizowano również karne ekspedycje, które nie kończyły się masowymi zbrodniami, ale kończyły się na przykład rekwizycją dóbr, na przykład czy to inwentarza żywego, czy rekwizycją zboża na przykład, ziemniaków i tak dalej, czyli tych rzeczy, z którymi gospodarze zalegali, prawda, wobec Niemców. I pamiętajmy o tym, że nieoddawanie kontyngentów było obłożone sankcją kary śmierci. To jest bardzo ważne, o czym przypominano nawet sobie tutaj przygotowałem, ale już nie będę czytał Państwu, to są protokoły zebrań sołtysów z regionu kieleckiego. W szczątkowej formie się zachowały, ale udało mi się taki odnaleźć, gdzie mowa jest o tym, że jest obowiązek oddawania płodów rolnych. Przypominano o tym, że grozi za to kara śmierci. I na przykład podczas jednej z takich akcji pacyfikacji w Bichniowie w listopadzie 1943 roku właśnie zostali zamordowani ci gospodarze, ich rodziny, którzy zalegali z tym kontyngentem. A do jakiego stopnia został posunięty drenaż ekonomiczny wobec wsi, obrazują, proszę Państwa, szczątkowe dane, które zachowały się chociażby w aktach gminnych, gdzie mowa jest o tym, że na przykład zboże oddawano na kilogramy, ten kontyngent oddawano na kilogramy. No, każdy, kto miał do czynienia trochę z życiem na wsi, z produkcją roślinną, wie na przykład, że co to znaczy oddać 2 kilogramy zboża. Tak? To jest trochę zbiornik może większy jak ta butelka, prawda? Więc tak do takiego stopnia był deficyt żywności na wsiach. Nie wszędzie oczywiście, ale w tych rozdrobnionych miejscowościach, zwłaszcza chociażby w rejonie Łysogór, bardzo, bardzo widoczny. Ale do czego, co chciałbym jeszcze powiedzieć, mam nadzieję, że nie zajmuję za dużo czasu, ale to jest, proszę Państwa, bardzo ważne, bo oprócz terroru, grabieży, Niemcy zastosowali również bardzo sprytną metodę wikłania społeczeństwa polskiego, a przynajmniej części społeczeństwa polskiego, mam tutaj na myśli społeczeństwo wiejskie, w realizację własnej polityki tegoż wyzysku i grabieży. O co mi chodzi? Od 12 lipca 1940 roku wprowadzono tak zwane, to pan profesor zresztą to badał i świetnie się na tym zna, komisje kontyngentowe, to znaczy nakładano ten przymusowy kontyngent nakładano na gminę, gmina nakładała na z kolei na indywidualne sołectwa. I tutaj działały komisje złożone z Polaków, z Polaków, których zmuszono do tego, żeby oni sami na przykład wyznaczali wielkość tego, czyli powiedzmy odsetka zboża, ziemniaków, które należało oddać Niemcom za bezcen. To powodowało narastanie pewnych napięć, niesnasek. To jest normalne, prawda, w takich sytuacjach. Czyli budowano system samokontroli społecznej i na czele tego systemu uczyniono sołtysa. W ogóle bardzo byłoby dobrze, gdyby kiedyś przeanalizowano, prawda, tę sytuację sołtysów pod okupacją i tego, jak byli oni jakby no, pod jaką presją niemiecką się znajdowali. Kiedy zmuszano, prawda, do tego, żeby oni własnym życiem na przykład musieli też gwarantować niejednokrotnie wykonanie tego zadania przez komisję. Stąd niejednokrotnie zdarzały się przypadki, że członkowie komisji, wśród których byli też, był sołtys na przykład, był ksiądz, zostali pobici przez żandarmerię niemiecką za to, że jakaś tam miejscowość zalegała z kontyngentem. Na koniec, tylko już na koniec dodam, że proszę Państwa, poza tymi kwestiami powiedzmy ekonomicznymi stworzono również tak zwany lokalny system bezpieczeństwa, który miał powodować to, że Polacy sami z siebie na przykład będą pilnować porządku wewnątrz danej miejscowości poprzez stworzenie tak zwanej stróży wiejskiej.
również za uchylanie się od tego przymusu groziła, groziła kara śmierci i chodziło tutaj o to, żeby żadna niepowołana osoba, czyli nie będąca na przykład mieszkańcem danej miejscowości, nie mogła się pojawić w tejże miejscowości bez wiedzy mieszkańców, a odpowiedzialnym za to również czyniono sołtysa, czyli z jednej strony przemoc, prawda, brutalna przemoc, zbrodnie, pacyfikacje. Drugi, kolejny element sytuacji wsi to jest wyzysk ekonomiczny i ludzki. I wreszcie trzeci, kształtowanie systemu samokontroli społecznej. No to są, proszę Państwa, wyzwania, przed którymi wieś musiała, musiała stanąć. To było rzeczywiście bardzo istotny element. I poza tym warto pamiętać, że po wojnie na przykład wielu również sołtysów stanęło na przykład przed, przed sądami powszechnymi, oskarżeni o, o współpracę z Niemcami. Musieli się tłumaczyć, prawda, czy wyjaśnić tą sytuację, w której się znaleźli. No to tylko dowodzi tego, jak ten system niemiecki był wobec wsi perfidny. To są, już ostatnie zdanie, czy to są naprawdę, jeżeli chodzi o ten wyzysk z naszego, tylko dwie dane statystyczne, z naszego regionu to jest 243 tysiące osób wywiezionych na roboty przymusowe i to są miliony ton żywności, które zostały stąd za bezcen po prostu zagrabione przez Niemców. To w latach 39-45. Natomiast myślę, że jeszcze o kwestii strat osobowych to będziemy rozmawiać. Tak, bardzo dziękuję panie doktorze za ukazanie tego szerokiego tła i tego, w jak trudnej, skomplikowanej i złożonej sytuacji znalazła się wieś, wieś kielecka, generalnie polska wieś w okresie II wojny światowej. I po tym wstępie ja chciałabym powiedzieć kilka słów na temat ruchu ludowego w okresie konspiracyjnym, ponieważ tym się zajmowałam, więc tutaj myślę, że warto to uzupełnić. Jeśli chodzi o Kielecczyznę w okresie przedwojennym, tak jak już tutaj pan profesor wspomniał, ruch ludowy był bardzo aktywny. Działało tu zarówno już po tym zjednoczeniu, po 31 roku, Stronnictwo Ludowe, które przed wybuchem wojny szacuje się, że obejmowało około 20 tysięcy osób, ale bardzo aktywnie działało tu również, działał tu Związek Młodzieży Wiejskiej Wici, czyli taka organizacja bardziej samokształceniowa, aktywizująca młodzież, napędzająca ją do takiej działalności prospołecznej. I tutaj też szacuje się, że około 10 tysięcy osób, czyli w przededniu wybuchu II wojny światowej około 30 tysięcy działaczy takich ludowych. I wchodzimy w moment wybuchu II wojny światowej. Tak jak tutaj pan doktor, wcześniej pan profesor powiedział, bardzo trudna, złożona sytuacja. I jak wygląda działalność ruchu ludowego? Otóż po tych pierwszych trudnych momentach, już pod koniec 1939 roku, a szerzej w roku 1940, zaczynają się takie inicjatywy zmierzające do zjednoczenia ruchu ludowego i to bardzo skutecznie zostało przeprowadzone i różne części ruchu ludowego, tak właśnie Związek Młodzieży Wiejskiej, Związek Pracy Ludowej Orka czy Stronnictwo Ludowe połączyły się i działały razem w strukturach Stronnictwa Ludowego ROH, które w tej części politycznej szacuje się, że obejmowało na Kielecczyźnie około 14 tysięcy osób, ale prowadzonych było bardzo dużo działań i to nie tylko ta część polityczna ruchu ludowego wykazała bardzo dużą aktywność w okresie II wojny światowej, ale również ludowcy zaczęli tworzyć własną organizację zbrojną. I tutaj te inicjatywy konspiracyjne, Kielecczyzna odegrała tutaj bardzo dużą rolę. Tu na terenie powiatu włoszczowskiego zrodziły się takie pierwsze inicjatywy zmierzające do stworzenia odrębnej organizacji ruchu ludowego, ponieważ część mieszkańców wsi już
po powstaniu pierwszych struktur konspiracyjnych należała czy do Służby Zwycięstwu Polski, czy do Związku Walki Zbrojnej, ale z czasem w tych środowiskach wiejskich pojawiła się taka inicjatywa utworzenia jednak własnej, odrębnej tej organizacji, która bardziej mocniej związana byłaby właśnie z ruchem ludowym. I tutaj na tym naszym terenie bardzo mocno zaangażował się w to Franciszek Kamiński, późniejszy komendant główny batalionów chłopskich, który pochodził zresztą z tego terenu, bo z powiatu opatowskiego, ze wsi Mikułowice, i on tutaj aktywnie działał na Kieletczyźnie na rzecz stworzenia właśnie tych konspiracyjnych struktur ruchu ludowego. Warto podkreślić kilka takich elementów. Przede wszystkim to, że do tych konspiracyjnych właśnie działań w okresie II wojny światowej bardzo często włączali się ludzie młodzi, wcześniejsi działacze Związku Młodzieży Wiejskiej Wici albo niezwiązani z ruchem ludowym, którzy w okresie konspiracji dojrzeli do tego, że rzeczywiście podejmą te działania zbrojne, będą aktywnie walczyć z Niemcami, z okupantem, co po tym tle, które zarysował pan dr Tomasz Domański, z dzisiejszej perspektywy możemy ocenić, że było to naprawdę odważne działanie, ale to też wydaje mi się, że warto odnieść do tych słów Wincentego Witosa właśnie z 1939 roku, który mówił, że nie wolno nam stać biernie, nie wolno nam się przyglądać, wszyscy musimy się zaangażować właśnie w obronę tej naszej ojczyzny. Wracając jeszcze tak oczywiście w telegraficznym skrócie do tej działalności ruchu ludowego, no to tak jak powiedziałam, działalność polityczna, czyli to Stronnictwo Ludowe Roch, działalność zbrojna, początkowo Straż Chłopska, później Bataliony Chłopskie. I kolejna taka informacja, również myślę ważna, że sama ta nazwa Bataliony Chłopskie również na Kieletczyźnie się zrodziła, ponieważ zaczęła być używana na terenie powiatu opatowskiego. Tutaj Władysław Zwiejski swoje zasługi położył, zaczęto używać nazwy Wojskowe Bataliony Chłopskie, a później Bataliony Chłopskie, to się upowszechniło w powiecie, później na Kieletczyźnie, i ta nazwa Bataliony Chłopskie rzeczywiście w całej Polsce została przyjęta jako ta organizacja zbrojna ruchu ludowego. Jeśli chodzi o tą działalność organizacji zbrojnej, ona była uzależniona od aktualnych potrzeb ludności wiejskiej, i tutaj na przykład w 1943 roku dokonano najwięcej akcji, które miały na celu zapobieganie gospodarczej eksploatacji wsi przez okupacyjne władze, a na okres 44 z kolei przypada najwięcej działań bojowych, czyli tych działań oddziałów partyzanckich, batalionów chłopskich, tych akcji zbrojnych. I kolejny taki element tej działalności ruchu ludowego, i to też warto podkreślić, że tutaj bardzo aktywnie włączyły się też kobiety w pracę ruchu ludowego. Szacuje się, że około 5000 kobiet na Kieletczyźnie należało do struktur Ludowego Związku Kobiet. Była to organizacja, która prowadziła bardzo szeroką działalność zarówno samokształceniową, polegającą przede wszystkim, wiemy dobrze, że odsetek analfabetyzmu był bardzo duży, szczególnie na wsiach, więc tutaj kobiety starały się szczególnie w tym okresie II wojny światowej aktywnie działać w tajnym nauczaniu, prowadzić te działania oświatowo-wychowawcze, ale również prowadzone były działania sanitarne. W 1944 roku powstał odrębny Zielony Krzyż, czyli taki Wydział Sanitarny Ludowego Związku Kobiet, który zajmował się właśnie niesieniem pomocy na przykład rannym partyzantom, ale również pomoc ludności cywilnej, więc również tutaj kobiety bardzo mocno się angażowały, ale warto podkreślić, że również aktywnie działały w oddziałach batalionów chłopskich, pełniły często funkcje kurierek, wywiadowczyń, także również tutaj warto podkreślić, że nie tylko mężczyźni w okresie II wojny światowej aktywnie, ofiarnie bardzo działali, ale również kobiety. To, co wspomniałam, kolejny element tej działalności ruchu ludowego w okresie II wojny światowej, to tajne nauczanie. I tutaj również ci wiejscy nauczyciele prowadzili bardzo aktywną działalność właśnie na tym polu, po to, żeby tą wieś w dalszym ciągu aktywnie
wyciągać z tego analfabetyzmu, z tego zacofania. I kolejny taki też bardzo ważny element, czyli druk prasy konspiracyjnej, tej ludowej prasy konspiracyjnej. Tutaj pierwsze tytuły na Kielecczyźnie już pod koniec 1939 roku pojawiają się takiej prasy związanej z ruchem ludowym. Oczywiście była to odpowiedź na potrzeby społeczeństwa, które było odcięte przez okupanta od tej rzetelnej informacji, więc tutaj ta działalność polegająca na druku podziemnej prasy również została podjęta przez ruch ludowy. Szacuje się, że ponad 40 tytułów różnej, o różnym zasięgu tej prasy konspiracyjnej wydawanych było na Kielecczyźnie przez ruch ludowy. I podsumowując, warto podkreślić, że w tych wszystkich działaniach szacuje się, że wzięło udział prawie 55 tysięcy osób, czyli to zaangażowanie było bardzo duże. Tak jak powiedziałam na początku, 30 tysięcy osób przed wojną się angażowało, to tutaj w okresie II wojny światowej niemalże podwojona była ta liczba. I bardzo ciekawe słowa Wincentego Witosa w odniesieniu właśnie do tej aktywności ruchu ludowego. We wrześniu 1945 roku Wincenty Witos właśnie pisząc o tym wysiłku wsi i zaangażowaniu ruchu ludowego pisał tutaj cytat: krwawym terrorem krzyżackiego najeźdźcy zmuszeni zejść w podziemia podjęliśmy już w roku 1939 przeciw odwiecznemu niemieckiemu wrogowi nieubłaganą, choć nierówną walkę o wolność i niepodległość narodu. I walkę tę prowadziliśmy nieustępliwie, aż do wypędzenia z naszej świętej polskiej ziemi butnego prusactwa. W walce tej ruch ludowy pomimo ogromnych ofiar nie tylko nie osłabł, ale przeciwnie, okrzepł w jednolitym bloku młodych i starych, pracowników stronnictwa, Ludowego Związku Kobiet, Związku Młodzieży Wiejskiej Wici i Związku Pracy Ludowej Orka. Walczyliśmy słowem żywym, słowem drukowanym, walczyliśmy orężnie w batalionach chłopskich, nieśliśmy pomoc prześladowanym i ich rodzinom, wypełnialiśmy treść życia wsi pracą oświatową i gospodarczą. Wysoko dzierżyliśmy nasz zielony sztandar, który wiódł nas od 50 lat zawsze do walki o nową Polskę ludową. Dziękuję. To ta część dotycząca właśnie słów Wincentego Witosa, który zawsze podkreślał tą rolę ruchu ludowego. I teraz jeszcze kolejne pytanie do pana doktora Tomasza Domańskiego, ponieważ oczywiście w takim telegraficznym skrócie, ale dotarliśmy do momentu, kiedy rok 1945, zakończenie działań wojennych, ale Polska no niestety prawdziwej niepodległości nie odzyskała. Panie doktorze, proszę tutaj jeszcze o kilka słów na temat tego, jak wyglądała sytuacja wsi właśnie w 1945 roku, te straty materialne, ludzkie, jak to się odnosiło też do regionu kieleckiego. Tak, proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz odnośnie tej pierwszej części, w której zabierałem głos, odnośnie ludności żydowskiej, czyli tego odsetka ludności żydowskiej, który mieszkał na wsiach. No to są Żydzi wiejscy, to jest w ogóle bardzo mało znany element zagłady. W większości ci ludzie zostali zamordowani przez Niemców, przez okupacyjne władze niemieckie w 1942 roku, czyli w ostatniej fazie procesu gettoizacji. Możemy to chociażby próbować opisywać na podstawie wspomnień Dawida Rubinowicza. Byli komasowani jak pozostała część ludności żydowskiej w większych gettach i następnie straceni w komorach gazowych, i więc ten los również dotknął Żydów wiejskich. Jeżeli mówimy natomiast o stratach osobowych, materialnych regionu kielskiego,
to były one ogromne. Otóż no, według powojennych danych, i to jest też ciekawe, proszę Państwa, że nawet na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie podać konkretnej liczby, takiej ustalonej, przez nikogo nie kwestionowanej, jakie były wielkości rzędy strat osobowych, bo na przykład Okręgowa Komisja Kielecka szacowała zaraz po wojnie wielkość strat osobowych na ponad 112 tysięcy osób. W późniejszych latach 60., 70. prace historyków no, mówiły o 140-150 tysiącach osób etnicznych Polaków zamordowanych. Jeżeli weźmiemy, jeszcze do tego dołączymy liczbę Żydów zamordowanych w regionie, około 300 tysięcy czy ponad 300 tysięcy, więc mamy ogromną wyrwę, jeżeli chodzi o demografię regionu. Pozostając w tym aspekcie, czy w tym elemencie, warto powiedzieć, że niektóre miejscowości, już nazwy wspominałem, ale no, dla porządku warto je powiedzieć, to Michniów, prawda, czy inne miejscowości, zostały zniszczone całkowicie, spalone całkowicie przez Niemców. I również mieliśmy do czynienia z problemem tak zwanych wdowich wsi. Mam tutaj na myśli te miejscowości, które chociażby te w większości dotyczył ten problem miejscowości, które zostały zniszczone w 40 roku, wiosną 40 roku w ramach akcji odwetowa za wspieranie oddziału majora Dobrzańskiego, gdzie Niemcy mordowali mężczyzn, ewentualnie nastoletnich młodzieńców do staruszków, prawda? Kobiety, dzieci, młodsze dzieci ocalały, więc to kobiety musiały przejąć na siebie ciężar odpowiedzialności za utrzymanie rodziny, utrzymanie gospodarstwa, więc to był realny problem dla tych ludzi. Pamiętajmy jeszcze o kolejny element, to jest, proszę Państwa, w aspekcie zniszczeń materialnych, to są całe połacie, bo to tak trzeba powiedzieć, tu myślę, że więcej mógłby powiedzieć kolega naczelnik, dr Robert Piwko, odnośnie przyczółka sandomierskiego i zniszczeń na tamtym obszarze, ale na przykład, tu już nie będę podawał dokładnych danych z konkretnych miejscowości, ale chociażby jedna z wsi, mam tutaj na myśli wieś Janina, której bardzo duża wieś, tutaj powiat Krajs Busko, okupacyjny powiat Busko, w której zostało zniszczonych blisko 300 domów. Ludzie, którzy żyli przez rok, dwa, trzy nawet w prymitywnych ziemiankach, w jakichś takich wykopanych gdzieś tam w ziemi. To był realny problem. I z badań, proszę Państwa, które udało mi się przeprowadzić na podstawie źródeł proweniencji kościelnej, wynika, że o ile straty ludzkie, osobowe były bardzo duże, to jest kwestia oczywista, w czasie okupacji niemieckiej, natomiast straty materialne, jeżeli chodzi o zniszczenie tkanki materialnej wsi, zabudowania, inwentarz, one były o wiele większe w momencie przetaczania się frontu w 1945 roku, czy ewentualnie pod koniec 1944 roku wraz właśnie z kształtowaniem się frontu tutaj na linii Wisły, a następnie grabieżczą polityką przeprowadzoną przez Wehrmacht jesienią 1944 roku i masowego grabienia wszystkiego, co przedstawiało wartość dla niemieckiego uzbrojenia. Pamiętajmy jeszcze o tym, że to jest ten okres czasu, kiedy dziesiątki tysięcy ludzi było zmuszonych do darmowej, niewolniczej pracy w ramach budowy systemu Venus, czyli umocnień niemieckich tutaj w rejonie, byśmy powiedzieli, no jak od Pilicy, prawda, że jest rzeka Pilica, która jest graniczną trochę tego, co rozumiemy pod pojęciem Kielecczyzny. Mniej więcej w tym rejonie budowano cały system umocnień. To są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy byli do tego zmuszani. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, to są też dziesiątki obozów, takich tymczasowych obozów pracy, tak zwanych fortyfikacyjnych, które tutaj tworzono. Kiedy mówimy jeszcze o stratach osobowych, pamiętajmy o tym, że to nie tylko osoby, które zostały zamordowane, zmarły, ale mówimy również o inwalidach, osobach kalekich. To jest w
skali całego kraju to jest około 600 tysięcy osób, które no, były niepełnosprawne, prawda, z różnymi, na skutek różnych obrażeń, które odniosły w czasie II wojny światowej, w tym również osoby, które mierzyły się z problemami psychicznymi na skutek traumatycznych przeżyć okupacyjnych. No, biorąc pod uwagę jakby dzisiejszą ocenę, czy dzisiejsze spojrzenie na problemy psychiczne czy psychologiczne, kiedy człowiek współczesny jest bardziej jakby wyczulony na tego rodzaju kwestie, również już nawet w 1945 roku te i latach późniejszych te badania, te dostrzegano ten problem i to właśnie w Polsce bardzo mocno i intensywnie badano właśnie zagadnienie traumy okupacyjnej, być może o czym się nie mówi. Tu koleżanka dr Marzena Grosicka nawet tu kiedyś wyliczała, że według statystyk powojennych ponad 35 tysięcy dzieci wymagało natychmiastowej opieki ze względu na sieroctwo, na problemy żywieniowe. Poza tym to jest też czas rozpowszechniania się chorób, gruźlicy zwłaszcza, będący efektem niedożywienia, braków higienicznych. No i na koniec, proszę Państwa, jeżeli mówimy takim bardzo skrótowo o pewnych konsekwencjach II wojny światowej dla wsi kieleckiej, czy tego, jak ta wieś wyglądała w 1945 roku, no to jest oczywiste, prawda, że instalowanie się władzy komunistycznej, to jest jakby kwestia postawy wsi wobec tej rzeczywistości, to jest inne są kwestie do rozważania, ale na przykład też zmienia się w pewnym sensie struktura społeczna takich mniejszych ośrodków, to znaczy na skutek wymordowania przez Niemców chociażby, no nie chociażby, ale wymordowania ludności żydowskiej następuje też pewne przejście części ludności wiejskiej do jako pośrednika handlowego, czyli wypełnienia tej luki, którą na skutek zbrodni Holokaustu to w tą element wchodzą Polacy. I to tak, proszę Państwa, myślę, patrzę jeszcze tutaj, czy coś innego. No oczywiście straty, ostatnie zdanie, ogromne straty materialne na skutek rekwizycji dokonywanych przez Niemców, o czym wspomniałem, ale również przez wkraczające oddziały Armii Czerwonej, które w wielu miejscowościach no, pozostawiały za sobą niemalże w wielu gospodarstwach pustą ziemię. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan doktor tutaj nam zarysował, jak wyglądała ta sytuacja po zakończeniu działań wojennych, jak dramatycznie w niektórych miejscach, w niektórych momentach to wyglądało, szczególnie tutaj przyczółek sandomierski, tak jak było powiedziane, gdzie te zniszczenia były ogromne i to jeszcze szereg lat trwała odbudowa, czy jeśli chodzi o szkolnictwo, ochronę zdrowia i tak dalej, więc to był proces długotrwały, kosztowny i bardzo również wymagający także od mieszkańców wsi dużego poświęcenia. Ja jeszcze na koniec chciałabym powiedzieć kilka słów o tym powojennym ruchu ludowym, o tych pierwszych latach po 1945 roku, kiedy pomimo tej traumy wojennej, pomimo tych strat, tej bardzo trudnej sytuacji mieszkańców wsi, ruch ludowy znowu zaczyna działać, czy dalej nieprzerwanie zaczyna działać bardzo aktywnie. Pomimo tego, że na scenie politycznej pojawiają się komuniści, pojawia się Polska Partia Robotnicza, która uzurpuje sobie prawo do rządzenia w kraju, pomimo tego, że nie ma mandatu społecznego. Tutaj jeśli chodzi o Kielecczyznę, ale podobnie jest też na innych terenach, ruch ludowy zaczyna być bardzo aktywny. Lipiec 1945 rok to jest taki moment przełomowy, kiedy podjęta jest decyzja właśnie o wznowieniu tej legalnej działalności ruchu ludowego. Jeszcze pod nazwą Stronnictwo Ludowe powstaje Naczelny Komitet Wykonawczy Tymczasowego Stronnictwa Ludowego, na czele którego staje znów Wincenty Witos. Znów jako symbol, oczywiście już schorowany, oczywiście to są już jego
ostatnie tygodnie życia, ale ta symboliczna postać znów odgrywa istotną rolę w tym ważnym, trudnym roku 1945, kiedy te inicjatywy ludowców znów są zjednoczone i znów pod sztandarem Polskiego Stronnictwa Ludowego Wincenty Witos jako ta osoba spajająca to środowisko ludowe znów występuje. I tutaj znowu chciałabym się posłużyć cytatem właśnie też z Wincentego Witosa, najpierw z września, później z października 1945 roku, gdzie Witos w odezwie do chłopów pisał, cytuję: Polska ma być demokratyczna, do takiej Polski dążyli chłopi i o taką Polskę walczyli, bo demokracja to rządy większości, a nie rządy jednej partii. Tylko w ustroju demokratycznym chłopi, stanowiący olbrzymią większość narodu, mogą stać się istotnymi współgospodarzami w państwie wraz z robotnikami oraz pracującą inteligencją. Na tych podstawach stronnictwo nasze chce współpracować, nie rządzić, współpracować w dziale budowy Polski demokratycznej, Polski praworządnej, Polski uczciwej i zdrowo gospodarowanej. W kolejnej odezwie z 14 października tutaj bardzo chciałabym zacytować te słowa, bo znów Wincenty Witos zwraca się do braci chłopów, tak jest zatytułowana ta odezwa, i tu zwraca uwagę na bardzo ważne problemy, ale pokazuje też bardzo ważne aspekty w kontekście właśnie rządów i tego, jak ci chłopi powinni się zachowywać, ta rządząca partia powinna się zachowywać, bo PSL, musimy przypomnieć, że było największą partią polityczną w roku 1945-1946, kiedy komuniści dopiero próbowali zdobyć, w cudzysłowie, zdobyć poparcie za pomocą oczywiście terroru i represji, a tak naprawdę najwięcej zwolenników czy najwięcej członków partii to było Polskie Stronnictwo Ludowe. I tutaj Witos, znowu zwracając się do braci chłopów 14 października, mówił: albo będziemy wolnymi obywatelami swojego suwerennego państwa, albo niewolnikami przez świat pogardzanymi. Zachowanie się nasze przy tym musi być pełne godności i honoru. Pracy naszej towarzyszyć muszą zgoda i wytrwałość. Stając na gruncie współpracy, bądźmy zawsze gotowi do walki bezwzględnej ze wszystkim złem, które by się w Polsce odrodzonej chciało zagnieździć. Bierzmy czynny udział we wszystkich dziedzinach państwowych, ale nie pchajmy się jednak na urzędy i stanowiska, które przekraczają nasze siły i zdolności. Nie szukajmy cudów ani cudotwórców. Nie gardźmy wzorcami wypróbowanymi. Korzystajmy z rady i pomocy ludzi doświadczonych, szczerze nam życzliwych, strzeżmy się rzekomych geniuszów i ludzi fałszywych. Świadomi swoich praw i obowiązków, jak i odpowiedzialności przed przyszłością i narodem, stańmy razem do pracy. Pracy wytrwałej, tworząc dobra konieczne dla współczesnych i potomnych. Myślę, że są to bardzo ważne słowa, które później wielu polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego starało się realizować w tym programie PSL-u. Ma to odzwierciedlenie w statucie partii, który powstał w styczniu 1946 roku. I tu znów odnosząc się do tego, co działo się na Kielecczyźnie, jeszcze tak naprawdę w ostatnich dniach życia Wincenty Witos skierował do działaczy kieleckich taką depeszę. 28 października w Kielcach odbywał się walny zjazd wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego i tutaj prezes Wincenty Witos w telegramie pisał: drodzy przyjaciele, zawsze interesowała mnie wasza praca i wasza postawa w pracy. Spodziewam się, że zmiany w niej nie ma, chyba na lepsze, co jedynie dzisiaj byłoby zrozumiałe. Powodzenia więc życzę w pracy i wszystkich zebranych pozdrawiam. Wincenty Witos, Kraków, 28 października 1945 roku, więc rzeczywiście ten koniec życia. I uczestnicy zjazdu przesyłają również prezesowi taki telegram. Zebrani na walnym zjeździe wojewódzkim delegaci wszystkich powiatów województwa kieleckiego wyrażają serdeczne podziękowania za przesłane pozdrowienia i życzenia.
Przesyłamy Ci, czcigodny prezesie, synowskie pozdrowienia, zapewniając, że wskazania Twoje są drogowskazem naszej codziennej służby dla sprawiedliwej, suwerennej Polski Ludowej. Prezydium Zjazdu. I tutaj jeszcze kilka słów w odniesieniu do tej powojennej działalności Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak jak powiedziałam, była to partia największa, najliczniejsza, najbardziej aktywnie działająca na Kielecczyźnie, ale także w skali kraju, zrzeszająca około 60 tysięcy osób w tym szczytowym momencie wiosną 1946 roku. Ale oczywiście komuniści rozpoczęli bezwzględną, bardzo brutalną walkę z działaczami ruchu ludowego. I tutaj znane są przypadki morderstw politycznych, również na Kielecczyźnie, gdzie wiemy, że działacze ruchu ludowego zostali zamordowani. Znane są różnego rodzaju prześladowania. Szczególnie nasiliło się to w okresie poprzedzającym referendum, czyli moment, kiedy społeczeństwo rzeczywiście opowiedziało się za ruchem ludowym, a przeciwko komunistom, przeciwko PPR-owi. I drugi taki bardzo ważny, czy najważniejszy w tej powojennej historii moment, czyli wybory 19 stycznia 1947 roku, gdzie komuniści tak naprawdę rzucili wszystkie siły na to, żeby ten PSL rozgromić. I tutaj Kielecczyzna również jest takim miejscem, gdzie te represje były największe w skali kraju, ponieważ przed referendum 7 maja 1946 roku to właśnie na Kielecczyźnie w powiecie włoszczowskim został rozwiązany pierwszy cały zarząd powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Była to pierwsza taka sytuacja w kraju, dopiero kilka dni później kolejny zarząd powiatowy. I później w okresie poprzedzającym wybory tylko w województwie kieleckim, które zostało podzielone na 4 okręgi wyborcze, aż w 3 okręgach listy wyborcze PSL-u zostały unieważnione. Czyli zdecydowana większość mieszkańców Kielecczyzny nie mogła zagłosować na tą opozycyjną partię, nie mogła wypowiedzieć się zgodnie ze swoimi przekonaniami, ponieważ nie było w ogóle tych list zarejestrowanych. Tutaj ta walka o tą rejestrację list była bardzo długa. Wielu działaczy z ogromnym poświęceniem, narażając nawet własne życie, walczyła, próbowała te głosy zdobywać, ale wobec tej potężnej machiny działalności Urzędu Bezpieczeństwa, funkcjonariuszy, milicji, wojska, ogromnej machiny, która została zaangażowana w tym okresie najpierw przed referendum, a później przed wyborami, no niestety nie było w stanie PSL zwyciężyć i w wyborach 1947 roku ludowcy tak naprawdę zostali zepchnięci do roli opozycji. Z województwa kieleckiego tylko jeden poseł został wybrany. To był Stanisław Jagiełło z listy PSL-u i to był tak naprawdę bardzo mało znaczący głos. Ale warto też podkreślić, że nawet po wyborach, pomimo tego, że zostały one sfałszowane, nie przyjęto żadnych apelacji PSL-u, to dalej te działania represyjne wobec ludowców były prowadzone, dalej byli aresztowani. Mamy przykłady potwierdzone tutaj z regionu kieleckiego, że na przykład podrzucano im broń. Znalazłam w naszych archiwaliach takie dokumenty, gdzie funkcjonariusz przeprowadzający rewizję u jednego z działaczy ruchu ludowego zapisał, że została znaleziona broń w stosie drewna, podczas kiedy ona jeszcze nie była znaleziona, tylko została później znaleziona. W protokole już było. Więc te represje były naprawdę bardzo szerokie, no i prowadziły do całkowitego zniszczenia tej partii Stanisława Mikołajczyka i w kolejnych latach do 1949 roku ta partia już marginalnie tylko funkcjonowała, nie mogła odgrywać już tak naprawdę żadnej znaczącej roli, ale warto powiedzieć, że te środowiska wiejskie w późniejszym okresie również, czy w okresie kolektywizacji, również pokazywały tą swoją oporność, czy jak to jest nazywane przez historyków, ukrytą oporność, że jednak nie przyjmowały bezrefleksyjnie tych komunistycznych zarządzeń, tylko ten opór w środowiskach wiejskich był cały czas widoczny.
Myślę, że będziemy już podsumowywać to nasze dzisiejsze spotkanie. Myślę, że postać Wincentego Witosa została tutaj przedstawiona. Oczywiście w telegraficznym skrócie zachęcamy do obejrzenia zarówno wystawy, jak i publikacji wydanych między innymi przez Instytut Pamięci Narodowej, bo mamy szereg tutaj wznowionych, na przykład album o Wincentym Witosie, gdzie również szereg informacji można uzyskać. Czy pan naczelnik zabierze jeszcze, podsumowując, głos? Szanowni państwo, skoro pojawia się naczelnik, to znaczy, że będziemy powoli spotkanie kończyć. Ja bardzo dziękuję wszystkim przybyłym. Dziękuję państwu dyskutantom za wypowiedź. Zapraszam tych z państwa, którzy są na żywo dziś, do obejrzenia wystawy biografii elementarnej, czyli tej podstawowej formy, którą staramy się przekazywać informacje o tak zasłużonych postaciach jak Wincenty Witos młodszym generacjom. Wystawy elementarne, te biograficzne, one są kierowane przede wszystkim do najmłodszych, tak aby zaszczepiać w nich wiedzę o osobach zasłużonych, między innymi właśnie o jednym z ojców niepodległości. Przysłuchiwałem się z dużą ciekawością też. Mam nadzieję, że jeszcze będę mógł w kuluarach zadać dwa pytania, aby już nie rozciągać tego spotkania. Przede wszystkim pytanie o losy Wincentego Witosa, właśnie takie uporządkowanie wiedzy tego, co smutnego spotkało ojca niepodległości w czasach niepodległości, czyli po 26 roku, a drugie pytanie, które z pewnością zadam doktorowi Ratyńskiemu, to w jaki sposób, czy zachowały się jakieś świadectwa, komentarze, obserwacji tego, jak oceniał rzeczywistość okupacyjną Wincenty Witos schorowany i tak jak pan zauważył, izolowany w tej swojej siedzibie, więc tak jak mówię, nawet dla mnie to dzisiaj to spotkanie jest też spotkaniem, które chcę wiedzę o Wincentym Witosie poszerzać. Jako delegatura tutaj składam deklarację, że oprócz Wincentego Witosa jeszcze raz w tym roku będziemy przypominać wszystkich ojców niepodległości, jak to się zwykło mówić, od prawa do lewa, w tym szczególnym dniu czy w tym szczególnym miesiącu dla tej części związanej właśnie z historią ruchu ludowego. Oczywiście tego typu cykl wydarzeń rozpoczynamy od Wincentego Witosa. Już zupełnie na koniec, jako mam nadzieję celna puenta, przysłuchując się tym wypowiedziom wszystkich państwa, zauważyłem i to chyba świadczy o właśnie przede wszystkim osiągnięciach, zasługach, poświęceniu i ofiarności Wincentego Witosa w sferze i zawodowej, ale także prywatnej. Proszę zauważyć, że w trakcie tych rozmów pojawiły nam się kilkakrotnie daty, które były tak blisko związane z postawą Wincentego Witosa. 1918, 1920, później 26 rok, 30, 39 i 45. To przecież główne, jedne z najważniejszych dat przełomowych dla historii Polski, a tutaj przy tym naszym spotkaniu to również niezwykle ważne daty przy okazji biografii trzykrotnego premiera i tego pierwszego premiera, który stał się głosem ludności wiejskiej. Za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję wszystkich państwa, którzy są w Centrum Edukacyjnym Przystanek Historia. Zapraszam do obejrzenia wystawy. Oczywiście wszystkich państwa przed naszych widzów serdecznie pozdrawiamy i jak zwykle zapraszamy do zapoznawania się z ofertą archiwalną, edukacyjną i naukową Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję.